Żeby stworzyć wyścig patyczaków, na początku musimy wgrać tło. Wybieramy plik, wczytaj tło i wybieramy swoje tło, które wcześniej stworzyliśmy w programie Paint. Tło nam się wgrało. Potrzebujemy trzech ludzików, którzy będą kibicami, czyli robimy dodaj figurę, pomniejszamy ją w tym miejscu, możemy o 50%. Ustawiamy pierwszego ludzika i możemy tego ludzika skopiować. Czyli kopiujemy i wklejamy. I robimy to jeszcze raz. Kopiujemy, wklejamy. Mamy już trzech kibiców. Potrzebujemy teraz naszych zawodników, czyli dodaj figurę. Musimy też go zmniejszyć do 75. I tak samo kopiujemy ludzika i go wklejamy. Musimy teraz stworzyć nasze klatki, czyli ustawiamy naszych kibiców, którzy machają rękoma. I nasze postacie, które będą biegły. I dodaj klatkę. W ten sposób tworzymy swoich pierwszych 6 klatek. Kiedy stworzyliśmy swoje pierwsze 6 klatek, kopiujemy je, czyli zaznaczamy pierwszą klatkę, przyciskamy Shift na klawiaturze i naciskamy ostatnią. Kopiujemy i wklejamy. Pojawiły się one w tym miejscu i naszym zadaniem jest teraz przesunąć naszego ludzika przed szarą postacią, czyli przed miejscem, jaką miał ostatnią pozycję. Do momentu, aż ludzik wybiegnie z kartki. I proszę bardzo, naciskamy na pierwszy i dajemy start.